dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wonder about you, 'cause I can stay till the morning, or stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clear. Cześć, cześć kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Witajcie, cieszę się, że jesteście ze mną. Mamy piękny, jesienny, słoneczny ranek. Słuchajcie, dzisiaj witam się z wami w szlafroku. Powiem wam, że ten szlafrok to jest po prostu taka perełka i oby więcej takich perełek na lumpeksach. To jest szlafrok Triumfa, bardzo piękny, delikatny, cudownie wykonany. Także pachnie teraz tak pięknie, słuchajcie, płynem do płukania. No i powiem wam, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Ja mam wodę, to już mój dzisiaj drugi kubek, bo jak wiecie, zawsze nadczo piję sobie wodę z cytryną i z dodatkami, taką ciepłą, 50-60 stopni. Później piję kawę, jem śniadanie i to jest moja kolejna woda. Wzięłam sobie prysznic, słuchajcie, więc zaraz się przebiorę. Zrobiłam sobie taki delikatny makijaż, jeszcze tylko wytuszuję rzęsy. Podkład, korektor, trochę bronzera, podkreślona brew. Żadnych cieni nie mam, pomadkę nawilżającą. O, i tak się prezentuję. Więc łyk wody. No i moi drodzy, zaraz sobie troszeczkę porozmawiamy. Pierwsza kwestia jest taka, że powiem wam, że tak mnie fajnie nastraja ta pogoda na zewnątrz. Jest taka piękna, złota, ciepła jesień. Naprawdę, oby jak najdłużej. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Bardzo też chciałabym wam serdecznie podziękować za to, że jesteście z nami, że komentujecie, że zostawiacie łapki do góry, że tak fajnie przyjmujecie po prostu nas i nasze vlogi. Jak wiecie, to miód i wielka radość. Miód na nasze serca i wielka radość i wielki uśmiech na naszych twarzach, bo my wtedy wiemy, że to, co robimy, to ma sens. Dobrze, kochani, zacznijmy jeszcze od tego, że pamiętacie, pokazywałam wam ostatnio moje zakupy właśnie z Lumpeksu i z Pepco i pokazałam wam, jaki piękny komin kupiłam na Elci w Pepco. I co się okazało, słuchajcie, większość z was napisała mi, że to jest opaska, opaska na głowę. I autentycznie, słuchajcie, ja nawet, ktoś się do mnie dobija, ale to za chwilę. I słuchajcie, autentycznie ta opaska, bo ja teraz sprawdziłam, słuchajcie, że to jest jednak opaska. Ona wisiała tam, gdzie czapki, szaliki i kominy. I centralnie wisiała w tej sekcji kominy. Czapki były tu, a ona wisiała centralnie tam, gdzie kominy i szaliki. Ja byłam święcie przekonana, że to jest, słuchajcie, komin. Zobaczymy. Może da się nosić jako komin, a jak nie, to Nel będzie po prostu nosiła jako opaskę. I tak się uśmiałam, bo najpierw zobaczyłam jeden komentarz, potem drugi, potem trzeci, że to nie jest komin, tylko opaska. Myślę, co? Poszłam, sprawdziłam, faktycznie to jest opaska. Także widzicie, ja taka zakręcona, roztrzepana, tak to u mnie bywa, więc o tym wam chciałam powiedzieć. Moi drodzy, ostatnio też pokazywałam wam, że były małe grzeszki. Och, aż teraz mi ślinka poleciała. I mówiłam wam, że kupiliśmy z Krzyśkiem sobie chrupki, chipsy w Biedronce, te azjatyckie o smaku tikka masala i green curry. Ja byłam bardziej nastawiona, że te tikka masala to będzie taki 100% mój gust, natomiast chipsy o smaku green curry, moi drodzy, najlepsze chyba chipsy, najlepsze, numer jeden, jakie w ogóle w swoim życiu jadłam. One trochę mi smakują tak jak chipsy, jak byłam młoda, młodą dziewczynką, to były takie chipsy kurczakowe, raftersy, ruftersy, no nie wiem, taki kurczak był narysowany i one po prostu smakują takie kurczakowe, pyszne chipsy. Potem jest dopiero wyczuwalna właśnie trochę może mleczko kokosowe, limonka, musicie spróbować. Jeżeli jesteście fanami takich smaków i przede wszystkim chipsów, lubicie słone przekąski, to polecam raz na jakiś czas. Te tikka masala super, takie trochę jak chipsy, słuchajcie, chili z limonką, takie chili, chili ostre, fajne, bardzo dobre. Dobrze, ale słuchajcie, jako że już jestem, to stwierdziłam, że możemy sobie zacząć przecież dzisiaj od takiej pogadanki, dlatego że słuchajcie, chciałam wam przeczytać jednego maila i do tego maila się
odnieść. Ja tego maila dostałam wczoraj, przeczytałam go wczoraj też, jak jechaliśmy na grzyby i też zrobiłam sobie notatki co do tego maila. Na szczęście, słuchajcie, takich maili, takich kwiatków mamy bardzo mało, natomiast zdarzają się też i takie wiadomości. I postanowiłam, że przeczytam Wam tego maila i odpowiem też na tego maila tutaj przy okazji tego vloga. Dla tych, co nie wiedzą, chciałabym jeszcze powiedzieć, że słuchajcie, mieszkaliśmy w Londynie 11 lat, od kilku lat mieszkamy w Polsce i uważam, że 11 lat mieszkania za granicą w Londynie, no to jednak są pewne przyzwyczajenia, jest to, że tak powiem, szmat czasu, kolokwialnie mówiąc, kupa czasu, także o. To tylko, słuchajcie, tak nakreślę, żebyście wiedzieli, o czym tutaj będziemy mówić. Tak więc, słuchajcie, wczoraj dostałam maila od Renaty R. Renata R. napisała: dzień dobry, czasem oglądam. Tak często mówi pani o Londynie. Czy państwo, w cudzysłowie, wczoraj stamtąd wróciliście, że wspomnienia macie tak świeże? Czy to po prostu jedyne wasze osiągnięcie? Jakaś interesująca droga zawodowa tam była? Coś inspirującego poza zakupami i jedzeniem? Ludzie podróżują po świecie, żyją, mieszkają poza Polską, a tak nie mówią ciągle o tym. Codziennie? Zwłaszcza, że to było dawno. Zacznijmy też od tego jeszcze, słuchajcie, że pani tutaj na początku napisała: czy państwo wczoraj stamtąd wróciliście, że wspomnienia tak świeże? Natomiast na końcu maila: zwłaszcza, że to było dawno. Także taki mail, więc słuchajcie, chciałam się do niego troszeczkę odnieść, więc tak jak pani tutaj pisze: czy państwo wczoraj stamtąd wróciliście, że wspomnienia tak świeże? Nie wróciliśmy wczoraj, wróciliśmy kilka lat temu, ale 11 lat, tak jak wam mówiłam, żyliśmy w Londynie, to jest szmat czasu, dużo się przez ten okres wydarzyło, dorastaliśmy tam, słuchajcie, mieliśmy jakieś osiągnięcia mniejsze, większe, uczyliśmy się życia, także 11 lat to dużo. Czy to po prostu jedyne nasze osiągnięcie? A więc kochani, kochana pani Renato, jeżeli pani to ogląda, zaraz na to odpowiem. Czy było coś inspirującego poza zakupami i jedzeniem? Słuchajcie, przez 11 lat tylko zakupy i jedzenie, można. Kto bogatemu zabroni? Dobra, więc ja sobie zapisałam tutaj, słuchajcie, co inspirującego i co udało mi się osiągnąć, bo tutaj pani twierdzi, że chyba raczej nic nie osiągnęliśmy, co udało nam się osiągnąć przez te lata, 11 lat w Londynie, co robiliśmy, jak żyliśmy. I na samym początku, słuchajcie, chciałam powiedzieć, że po pierwsze ja się w Londynie nauczyłam samodzielności. Zobaczyłam, co to jest ciężka praca, zobaczyłam, co to jest zarabianie pieniędzy, odkładanie pieniędzy, że jak sobie nie zarobisz, to sobie nie kupisz. Po drugie, w Londynie poznałam miłość swojego życia, czyli Krzyśka, z którym jestem na dobre i na złe, z którym jestem już od tylu lat, z którym tworzymy cudowne małżeństwo i to jest moje ogromne osiągnięcie. Kolejna rzecz i kolejne osiągnięcie, słuchajcie, to mój syn Leo, dlatego że zaszłam w ciążę w Londynie, Leo urodził się w Londynie, to jest kolejne moje osiągnięcie. Słuchajcie, następne osiągnięcie, jeżeli chodzi o pracę zawodową, to jest to, że ja jestem niesamowicie też dumna z mojego Krzyśka, który, powiem wam, zaczynał tak naprawdę, to chłopak ze wsi, można powiedzieć, który zaczynał i piął się wysoko po szczebelkach, powolutku, pracował na myjni, w jakichś tam innych, były jakieś też inne historie, natomiast całą swoim charakterem, swoją ciężką pracą piął się do góry, aż został, słuchajcie, menadżerem ogromnej angielskiej firmy. Chodził na obiady z prezesami, z menadżerami, którzy, gdy on był młodym chłopcem, mieli już 50 lat, 40 lat, domy, samochody i rodzinę i on dołączył do nich, także to jest ogromne osiągnięcie dla kogoś takiego też jak Krzysiek, który nigdy nie miał nic podanego na tacy, który sam do wszystkiego doszedł małymi krokami, swoją ciężką pracą. Uważam, że to jest ogromne osiągnięcie. Kolejnym naszym osiągnięciem jest to, że poznaliśmy wspaniałych ludzi, cudownych znajomych, zarabialiśmy fajne pieniądze, mogliśmy
mogliśmy robić to, co chcemy, pozwalaliśmy sobie na dużo. Ogromnym też takim moim osiągnięciem i wyróżnieniem jest to, że znaleźliśmy się na premierze filmu, na czerwonym dywanie, gdzie towarzyszyli nam naprawdę fajni celebryci, aktorzy, piosenkarze, w centrum Londynu, na Leicester Square, w kinie Odeon miała miejsce premiera. Mogliśmy być blisko Meryl Streep i innych aktorów. Słuchajcie, Hugh Granta na przykład. To jest moim zdaniem ogromne osiągnięcie. To też o tym Wam chciałam powiedzieć. I tak naprawdę uważam, tak jak Wam już mówiłam, że 11 lat to jest kawał, naprawdę kawał czasu. Słuchajcie, tak jak tam Pani napisała, że ludzie podróżują po świecie, my też podróżujemy po świecie, uwielbiamy podróżować. Także, no słuchajcie, nie wiem, co miał na celu ten e-mail, ale słuchajcie, dziękuję Pani Renato, bo przywołała Pani trochę moich wspomnień i tak sobie pomyślałam, jakie fajne rzeczy działy się przez te 11 lat i tak często wspominam o Londynie, bo tak jak mówię, to jest kawałek mojego życia, czas, który po prostu na zawsze zostanie ze mną. Jak wiecie, ja kocham Londyn, kocham wszystko, co z Londynem związane, uwielbiam Brytyjczyków, uwielbiam ich kulturę, uwielbiam tak naprawdę wszystko, więc Londyn będzie wspominany tutaj, jest i będzie po prostu, bo to jest część naszego życia i też często pytacie o mój tutaj tatuaż, o tą parasolkę, dlaczego parasolka? No tak mi się kojarzy po prostu, parasolka, w której mamy katedrę, w której mamy przysłowiowy ogórek, w której mamy Big Bena. To jest moje życie, to jest kawałek naszego życia. Więc Pani Renato, takie osiągnięcia, że tak powiem. Takie miałam życie przez 11 lat po prostu. Nie tylko zakupy, nie tylko jedzenie. Nie. Wydarzyło się dużo wspaniałych momentów, dużo wspaniałych chwil. Dobra, bo się rozgadałam, słuchajcie. To tak wiecie, chciałam Wam tylko powiedzieć o tym e-mailu, że takie smaczki też się zdarzają, jak na przykład ten e-mail Pani Renaty. No ale zainspirowało mnie to, żeby powspominać trochę czasy Londynu, powiedzieć Wam właśnie, jak to było, bo też jest tutaj dużo, dużo nowych osób, więc my wyjechaliśmy jako młodzi ludzie tak naprawdę, pracowaliśmy w wielu miejscach, zresztą nawet jest na temat pracy mojej w Londynie filmik na kanale Boogie Silver, mogę Wam podlinkować, to zobaczycie sobie, jak ta droga wyglądała, co tam robiłam i że nie każda praca była fajna i kolorowa, że nie było nigdy podane nic na tacy, żeby mieć, to trzeba było sobie po prostu zapracować, a jako młodzi ludzie też wynajmowaliśmy, nie wiem, pokoje, potem jakieś flaty, trzeba było zapłacić za prąd, zapłacić, słuchajcie, za wynajem, więc tak, no to były fajne czasy, uwielbiam do nich wracać, tak stwierdziłam, że dzisiaj przy okazji vloga i maila Pani Renaty trochę sobie powspominamy. Dobra, uciekam, przebieram się, słuchajcie, i lecimy dalej z tym dniem. A dzisiaj, słuchajcie, na przekąskę to samo co wczoraj, skyr, dużo borówek, troszeczkę banana i słuchajcie, odrobina tego kremu ciasteczkowego i solony karmel, także naprawdę pyszne. Słuchajcie, było też sprzątanie nelciowych szafek, nelciowej komody, tutaj wszystkie spodenki są ułożone, tutaj sukienki, spódnice, długie, krótkie rękawki, tutaj ma też bluzy, swoje sweterki, więc to też udało się wszystko zrobić. Tutaj niestety za każdym razem jak posprzątam, to dzieje się właśnie coś takiego, dlatego że moja mała modelka wszystko robi sama i ona, kiedy ja jej wszystko posprzątam, przychodzi tutaj za chwilkę, wyjmuje, rozkłada, układa wszystko po swojemu, także no powiem Wam, że tutaj musiałabym sprzątać 3 razy dziennie, na przykład ja jej rano szykuję gumeczki i spineczki, ona twierdzi, że nie, że jednak to nie pasuje, że ona weźmie inną, drugą i tak, tutaj miała opaski, tutaj miała spinki i tutaj miała spinki, też miała gumeczki, zobaczcie co tutaj się dzieje i ja wiem, że jak ja to za chwilę posprzątam, to będzie znowu tak samo, także no tak to jest, słuchajcie, Nel bardzo lubi sobie sama dobierać dodatki, lubi tutaj szperać, przeglądać, dzisiaj rano na przykład stała tutaj 15 minut, wyjmowała, przekładała, żeby wybrać sobie jakąś gumeczkę i spineczkę, o zobaczcie, Boże, te motylki są takie piękne, o te śliczne są, także tak to jest, ta szafka to po prostu już jej królestwo, ale cały czas jej mówię, żeby ładnie sprzątała, sobie segregowała, no, ale widzicie, no tak to już u niej
jest. Ja słuchajcie, wyjmuję sobie tutaj wszystko powolutku z szafek i będę sprzątać te dwie szafki tutaj. Tam mam herbaty, wyjęłam jakieś masła orzechowe, sosy, wszystko będę sobie tutaj robić, ładnie segregować, układać, jakieś cukry brązowe, wiecie, jakieś te białka w proszku, tutaj jeszcze chcę włożyć te miody, te kremy, także posegreguję herbatki, bo tam jest Saigon, nawet nie będę otwierać, więc chcę to sobie ładnie wszystko poukładać. No i moi drodzy, dzieciaki są już w domku, zrobiłam właśnie jedzenie, także jedzą sobie taki podwieczorek i zupełnie o tym zapomniałam, ale przecież 14 października będzie wolne i w szkole i w przedszkolu, bo jest dzień nauczyciela, także dzieci mają długi weekend, piątek, sobota, niedziela, więc bardzo, bardzo fajnie. No i tak, posprzątałam te szafki, które miałam posprzątać z herbatą, wiecie, z tymi miodami, teraz fajnie wszystko widać, ja raz na jakiś czas muszę posprzątać te szafki, tak samo jak szafki z przyprawami, tam cały czas coś, tam cały czas, wiecie, ktoś coś odstawi, czy z miodu gdzieś tam pocieknie, czy nie wiem, jakiś ksylitol, czy erytrytol się rozsypie, wiecie jak to jest, więc wymyłam szafki, poukładałam herbaty, mam fajnie porozstawiane w jednym miejscu, także tak, słuchajcie, mówiłam wam, że ostatnio piję bardzo dużo tej wody z cytryną, z miętą, z imbirem i zupełnie zapominam o herbatkach, tak, ta woda mi po prostu pasuje i smakuje, że właśnie teraz też postawiłam sobie naprzód te herbatki, których dawno nie piłam i od dzisiaj po godzinie 19 zaczynam więcej herbat pić, bo tak jakoś wiecie, przez tą wodę zaniedbałam, a bardzo lubię, więc teraz wieczorami o 10 jak miłość na wspólnej będzie grana herbatka. Unel też dzisiaj posprzątałam. To, co miałam posprzątać, także na plus. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just cause back when I'm sober I see that face and it shivers.